Cześć! Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Elektromobilność wspiera EVston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam. Dzisiaj jak zwykle spod Jana w Skawinie, ale patrzcie co tu mam. Rower. A bynajmniej nie jadę rowerem. Idziemy się przywitać z Piotrem. Cześć, cześć. Witam. I patrzcie co tu do nas przyjechało. Auto znane, ale zestaw wakacyjny, jak to przystaje na dzisiejszą temperaturę. Nie tylko mój ubiór jest wakacyjny, ale i auto jest wakacyjne. Piękna platforma na 3 rowerki i do tego taki fajna trumna na dachu. Zapraszam do oglądania. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. I mam taką propozycję, jeśli posiadasz samochód elektryczny i miałbyś ochotę wykonać taki test Kraków Zakopane, zapraszam do kontaktu. Mail zawsze znajdziesz w opisie. A patrzcie, jak łatwo dostać się do bagażnika. No, trzeba mieć inteligentny bagażnik na rower i tak się to odchyla i można się dostać do bagażnika. Jeszcze zrobimy krótkie 360, jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda Kia Niro. Tak bym powiedział, że bardzo podobna jak moja. A co więcej, to zobaczymy potem. Opony standardowe, oryginalne, tylko mniej zdarte niż moje. 215, 55, 17. Michelin Primacy 3. I już tu jeden rowerek jest. Za chwilę będziemy montować drugi. Co my tu mamy fajnego w Kia Niro? Tutaj, tak jak u mnie, jest złącze 230V, a że ja dzisiaj dużo pojeździłem, to bateria nie naładowana. No to co? No to ładujemy się u Piotra. Tak ładuje się akumulator do ekobajka. Jakby ktoś był zainteresowany większą ilością filmów, to jest cała playlista na kanale. Rower ma dzisiaj już prawie 21 000 km i jedzie na Zakopane Test. To jeden chyba ze sławniejszych ekobajków w Polsce. No i tak patrzę, pierwszy rzut oka na kamerę z tyłu, a tam coś tak źle widać. Dopiero po chwili skojarzyłem, że tam rowery jadą. Czujniki są totalnie piszczyci, tak? Jakoś jest tak zrobione. Wyłączyłem. A, wyłączyłeś. Tak, bo jest niestety sterownik nie obsługuje tego i na stop jest dźwięk. No tak. Ale trzeba, jak go wyłączysz, no to elegancko. Można cofać bez tego dźwięku. No tak, bo to przeszkadza w cofaniu. Fajne. Fajne. Ty, czekaj jeszcze chwilę, bo ty już też jechać, a to zegary niepokasowane. Tak? A, musimy musi tradycji sprawa. Stać się zadość. No to co, lecimy. Lecimy, co tam kasujemy. Ten kasujemy. I co? I ten mój, o tu mam przebieg, 10 016 kW spalania. No to przy mojej ciężkiej nodze według mnie jest naprawdę super. A dzisiaj autostrada między 120 a 140, bo się do Michała śpieszyłem. Dobra, to tak, stąd będziemy mieli dystans, a stamtąd będziemy mieli zużycie i okej, a tamto sobie czyli co, to zostawić. Kasujemy też, tego tak? Nie skasujemy, tego nie skasujemy. Tak to jest w Kii, ale będziemy mieli zużycie stamtąd. No, chyba że to skasuje długoterminowe. No jak chcesz. O, i cyk, bo mi to nie zależy. Dobra. No to co, pokasowane liczniki. Startujemy do Zakopanego i startujemy z 58% w akumulatorze. Pokazuje nam godzinę 31 i 18:42, ale tu mamy ustawiony niedokładnie punkt, który chcemy. Ale tak mniej więcej powinniśmy być przed 19 przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. I przed nami korek! A jako, że tu mamy wersję XL, to mamy wentylowane fotele, z czego mam zamiar skorzystać, bo dzisiaj na zewnątrz 26 stopni. A tu jeszcze pokażę JBL, no i regulowany elektrycznie fotel i kierowcy, i pasażera. I to są fotele i pamięć, z pamięcią. Pamięć najważniejsza. Także jest pamięć. Dla mnie to jest niemożliwością, żeby były bez pamięci, a elektryczne fotele. Przecież to jest w ogóle nielogiczne, co cała Toyota od wielu, wielu lat robiła. No, fajna, co w Kii opcja. Też występuje często, że są elektryczne fotele, a nie ma mogą być bez pamięci. Tak. Chyba w Soulu jest bez pamięci, może, z tego co pamiętam. Nie, my z żoną jak korzystamy, to my sobie nie wyobrażamy tego, no, bo super. Jeden kierowca wchodzi, wciska przycisk, wszystko się ustawia. Szkoda, że lusterka nie są synchronizowane z pamięcią. A to szkoda. To szkoda, bo tak chyba BMW ma, że jak się wszystko ustawi, to no Tesla też tak ma, że w zasadzie jak wchodzi kierowca, rozpoznaje go po telefonie, to ustawia wszystko łącznie z muzyką w radiu i wszystko, nie? No, a tutaj kierownicą tego i tak dalej, no bo tam jest elektrycznie regulowana. No ale ważne, że jest pamięć foteli, to też dużo ułatwia, bo zazwyczaj z fotelami najciężej jest się ustawić. Jak ktoś ci przestawi, to potem jest ustawiasz się później z 2 godziny podczas jazdy. Bo ciągle jakoś tu brakuje, tam brakuje, także jest dramat. No, to jest super opcja. No i tutaj musimy dodać, że to jest prawdziwa XL-ka, bo XL-ka rok modelowy 22 już niestety nie miała ani JBL-a, ani pamięci foteli, ani wentylacji foteli. Tak, WES nie można było wyłączyć wtedy, tylko już jest na stałe. Także ale za to jest piękny znaczek, o który niestety w pewien sposób walczyłem, żeby po prostu był jednak, ale jak zacząłem czytać, to rzeczywiście nie było sensu walczyć o ten model 2022. Lewo, to będzie lepiej. Bo rzeczywiście sam znaczek nie jest aż tak istotny. Nie jest warty tych fajnych funkcji, które tutaj mamy na pokładzie. Także to jest według mnie najlepsza wersja Kia Niro, jaką dało się kiedykolwiek kupić, bo nowsze wersje już były niestety gorsze, przynajmniej na polskim rynku. No i tak, kiedyś tam rozmawialiśmy mailowo, auto odebrałeś, powiedz nam kiedy. No to były pierwszy tydzień listopada tamtego roku, czyli w tym momencie mamy już 5. miesiąc, maj, no niecałe pół roku mam, niecałe pół roku, a patrzę tak tutaj na przebieg, to za chwilę będzie 26 000, czyli jakoś da się jeździć. Nie, no to jest taki był cel tego zakupu, żeby po prostu zminimalizować koszty zakupu mojej jazdy, bo niestety ja to w spalinówkach minimum to robiłem 50–60 000 w skali roku. I jak to wszystko się siądzie, człowiek przy Excelu przeliczy, to te pieniądze uciekają. I to grubo uciekają. To jakie tam masz doświadczenia, wyliczenia? Znaczy wiesz, no, samochód się nie psuł, bo w miarę tam wiesz, sukcesywnie były kwestie napraw robione, eksploatacyjnych, także nie mogę złego zdania powiedzieć, bo ostatni samochód zdałem nowemu nabywcy przy przebiegu 300 000. Co prawda samochód miał tylko 4 lata. To sporo jest. Tak, ale było wszystko tip-top, także nie ma co złego powiedzieć pod kątem mechanicznym. Natomiast wiesz, te wszystkie wymiany oleju, filtry, w skrzyni biegów, to automatem też jeździłem. No to wiesz, musisz dbać. Jak dbasz, no to nie możesz półśrodków wsadzać, tylko to trzeba już po prostu konkretnie serwisować samochody. No i do tego spalanie samochodu, no to wychodziło mi na tydzień pełny bak diesla trzeba było wlać. No to w ciągu miesiąca masz 4 pełne tankowania. No, przy dzisiejszych stawkach to pierwszy pełny bak, jeździłem Superbem, tym co teraz przed liftingiem, bo teraz to po liftingu, to praktycznie do pełna to 450–500 zł w baku i nie było tych kwoty. Także 2 na samo paliwo i plus eksploatacja. Dokładnie. Miesięcznie. Miesięcznie. No, to znaczy, za eksploatację to wiesz, to się nie odbywało co miesiąc, tylko tam co jakiś interwał czasu. Natomiast wiesz, przy tych przebiegach, co się robisz 50–60 w skali roku, no to tych wymianów olejów to jest naprawdę dużo. Odczuwasz to. Zbiera się. No, w skali miesiąca też się z tego zbiera kwota nawet. Nawet jeśli to jest co parę miesięcy, no ale jakby to przedzieli przez miesiące, to... Dokładnie. No i stąd się wziął zakup elektryka. To prawda, żona mnie namówiła tak naprawdę na elektrykę. Ja tak troszeczkę sceptyczny byłem, bo w krwi płynie benzyna, do tej pory się człowiek rozgląda, gdzie wyrczy, jak wyrczy, gdzie V8 jedzie, gdzie V6 i to jednak zostaje trochę w krwi i tego nie idzie oszukać. Natomiast żona tak mówi, zobaczmy na samochód elektryczny, może to rzeczywiście się zepnie jakoś. No i stąd też był pomysł, żeby szukać. No, Michała firmy, nie Michała, gdzieś tam, gdzie inne, cały YouTube się człowiek przewracał i tak wyszło, że chyba najrozsądniej będzie patrząc na to, żeby wziąć Niro. No. I w sumie nie żałuję. No właśnie to było moje drugie pytanie. Czy jesteś zadowolony z zakupu? Nie, jestem. Wiesz co, to ja mówię, no to nie jest może samochód taki, którym zostawisz samochód na parkingu i odwrócisz się, odchodząc. Tak mówią ludzie, że jak kupujesz samochód i odwracasz się, żeby zobaczyć ten samochód jeszcze raz, to znaczy, że dobry samochód kupiłeś. A powiem szczerze, że nie za każdym razem odwracam się, także jednak to był po prostu narzędzie do pracy. No, to jest narzędzie do pracy. Co prawda też wykorzystywane w celach rodzinnych, natomiast stricte jest to narzędzie pracy. No, wiesz, dziennie to tak 150–200 km robię, także to jest tak dziennie. Także praktycznie Niro dla mnie to jest w 100% zaspokaja moje potrzeby zasięgowe, tym bardziej, że wracam do domu, ładuję się w domu. Także no zero problemowo jest pod kątem dostępności i ładowarek przecież też. Także ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią, jak idzie jeździć elektrykiem, bo nie ma nigdzie ładowarek. Też nie rozumiem. Wiesz, wziąłem kiedyś kolegę, pojechaliśmy w Piekary Śląskie, Bytom, objechaliśmy tam też w celach służbowych I też początkowo, ale jak to elektrykiem dojedziemy? Byśmy pojechali moim służbowym pick-upem. Ja mówię, ale ty, ale mnie to będzie kosztowała 70 zł na Greenwayu w Bytomiu i wrócimy tyle na tym. No. Nie, niemożliwe. Ja mówię, no tak, ale wydamy normalnie na ropę, byśmy wydali ze 300 jadąc do Bytomia i z powrotem, bo tam w sumie sumarycznie wychodziło w granicach tam pod 500 km. No to dobra, no to jedziemy tym elektrykiem. No i tak jechał i tak się pytał, jak to jedzie tego i tak z kilometra na kilometr się przekonywał, że raz, że to jedzie, raz, że to ma przyspieszenie i tak patrzył tutaj na ten ekran, gdzie tutaj jest napisane najbliższa stacja i tak po godzinie mówi, ty, ale dużo tych stacji jest. No. Ja mówię, no widzisz, i nie ma z tym problemów. No, no teraz nam pokazuje 9 km, tak, Greenway, tak. Czyli znaczy, no wiesz, libertowska. No, tutaj trochę, wiesz, możemy tak trochę na plus mówić po tych kwestiach dostępności ładowarek. No najgorzej jest na południu Polski, Bieszczady i później cała wschodnia strona Polski. Powiem jest szczerze, dużo jest dramat i to trzeba mówić szczerze. I ktoś, kto się po prostu podróżuje południową Polską, centralną, zachodnią, no w ogóle zero problemów. W ogóle przy tych zasięgach, co my mamy w Niro, to jest po prostu, nie ma problemu. W ogóle na człowiek, nie, wiesz, pożyczkowe jazdy były takie, człowiek patrzył, planował, tu będzie się ładował, tam będzie się ładował, jak dojadę. A w tym momencie, jak ja wiem, że jadę na zachód Polski, na centrum Polski, ja nawet nie patrzę, gdzie się ładuje, tylko gdzieś tam po drodze sobie przeklikam Plug Share'a. A, dokładnie. O tutaj, no to wolny? A, wolny, no to tankujemy się. I wiesz, w tym czasie coś tam zjesz, wypijesz, odpoczniesz chwilę, jedziesz dalej, nie? Natomiast ta wschodnia strona, no to nie ma kolorowo. Tam Rzeszów ma trochę tych stacji ładowania, Przemyśl chyba, ale tak, żeby na nawet... południe od Rzeszowa w zasadzie szybkiej nie ma żadnej. Znaczy, tak, dokładnie nie ma żadnej na ten moment. Tak, jest tam jakieś planach coś tam, ale to się ślicznie walczy. Tu jest trochę taki po prostu, wiesz... No ale myślę, że to jakoś zaczną to wszystko robić, no bo no, trzeba zaznaczyć, że tych szybkich nie ma ładowarek, no bo tak tych 10 kW to są, te słupki to się znajdą, gdzieś tam w Krośnie jest jakiś słupek, w Sanoku jest Vivo Krosno. Tak. No, także coś tam jest, no. Także summa summarum, no to naprawdę, no jest okej, no tam parę zastrzeżeń do tej Kii mam, ale to są może takie moje banaluki, takie trochę... Wiesz jak to jest, Michał? Jak się przesiądziesz z auta do auta, zawsze coś ci brakuje. Zaczniesz jeździć jakimś tam samochodem, który w miarę coś tam więcej ma niż standardowych opcji. Przesiadasz się na jakikolwiek inny samochód, to tego, czego nie masz, będziesz szukał i ci brakuje. Ja mówię, najgorzej to jest zejść z półki wyższej na półkę tą średnią albo niższą, bo ci zawsze czegoś będzie brakowało. Natomiast tu pod kątem, wiesz, ergonomii i wszystkiego to jest naprawdę super. No, ja sobie dzisiaj pluję w twarz, gdzie ja bym 5 lat temu powiedział, że Kia takie samochody robi. No, nie do wiary. Przecież jak patrzyliśmy na te policyjne kije, na te inne, na te SID-y pierwsze, Boże, co to były za samochody? Jakieś takie do tej niemieckiej Volkswagenów to daleko im było, bardzo daleko. A dzisiaj, no według mnie to Kia nawet i dogoniła Volkswagena, bo nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Te wszystkie jakość wykonania, ergonomia zachowania, te materiały doborów, no to naprawdę, no brawo Kia. No naprawdę, no ostatnio sobie siadłem do nowego Sportaża, no to kurczę, no rewelacja. Naprawdę, coraz lepsze te samochody robią. No ale co? Do minusów Kii. Strasznie mnie denerwuje na przykład... się nie zagadali, 70 i lubią stać. A, okej. Strasznie mnie wkurza małe światełko wsteczne. No jest po prostu, słuchaj, okropnie, tak. Raz, że Kia jest takim samochodem, że jadąc po deszczowych dniach albo w okresie zimy, to tyłek jest taki, jakbyś po prostu jeździł na wschodnich stronach Europy. No po prostu auto wygląda czarne. No tak, brudzi się bardzo. I weź cofnij. Ta kamera, ręce opadają. Ja mówię, XXI wiek. No to nie można było normalnej kamery cofania zrobić. Miałem nosa, czekaj, zmienię na chwilę kadr. Lubią stać, no i żeby nie być gołosłownym, no to kogoś właśnie złapali. Także uważajcie w tym miejscu. Jedziemy na Myślenice. Zaraz pokażę, gdzie to dokładnie jest. To jest przed Wilczym Głodem. Przed skrętem na Bęczarkę. No i tutaj jeszcze pokażę. W tym momencie oddaliliśmy się trochę, ale 11 km mamy do Greenwaya. To jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Jakoś liczyłeś może, kiedy Ci się zwróci taki zakup, czy tam, nie wiem, dopłata do poprzedniego samochodu, jakieś robisz tu kalkulację? Czy tak ogólnie wiedziałeś, że i tak wyjdziesz na plus, to mniejsza? Nie, no mniej więcej tam patrzyłem. Wiesz co, to jakbym trzymał samochód 5-6 lat, to wyjdę na plus i to nawet, nie wiem, czy nawet zarobię na tym, że się tak wyrażę, tak trochę. No bo wiesz, ładowanie z domu przy jeszcze posiadaniu fotowoltaiki, no to jednak jest to w pewien sposób duży plus tego wszystkiego. No ale to wiesz, ja wydawałem 22-24 tysiące złotych rocznie na paliwo. No i no to nie wliczając jeszcze kosztów eksploatacji, no bo jeżeli wiesz, serwisujesz samochód zgodnie ze sztuką, wymiany olejów, filtrów, w automacie trzeba wymienić olej, później w dyfrach, bo to był napęd na 4 koła, w dyfrach trzeba raz do roku co najmniej wymienić oleje. No to tak cirka 5 tysięcy w skali roku trzeba dorzucić do serwisu spaliniaka, nie? No to pod 30 tysięcy w skali roku musisz wrzucić w samochód, nie? No i tak, przejeżdżamy pod Kładką, jesteśmy tuż przed Myślenicami, Myślenice 3 km i mamy 70 przed skrzyżowaniem, no każdy tak myśli, nie? Jest pas w lewo do skrętu. No i teraz zgadnijcie, ile można jechać za tym skrzyżowaniem? Bo tam lubią często stać, więc pytanie jest podchwytliwe. Za tym skrzyżowaniem wolno jechać i tutaj dajcie znać w komentarzach. I padło pytanie od Piotra, jak tu jechać? No mówię, tak jak każdemu, niech jedzie, jedź jak chcesz, bo to jest zakopany test. Sprawdzamy w realnych warunkach różnych kierowców, różne auta i pokazujemy, jak to wygląda, więc oczywiście staramy się jechać mniej więcej zgodnie z przepisami. Tak, na rekord nie jedziemy. Na rekord nie jedziemy żaden. Tak po prostu mniej więcej z ruchem. Raczej szybciej niż poprzednimi kijami Eniro, którymi tutaj robiliśmy zakopane testy. No przecież samochód sam jedzie. To po co mam hamować? No tak. Widzę, że stosujesz moją metodę. Jak czyli jest... to jest sprawa fizyki, wiesz, to wiele nie trzeba tam myśleć, bo to normalne, że najgorzej spalanie idzie przy napędzaniu tego samochodu, a później jak samochód sam toczy się, no to składa to niech się toczy. Niech się toczy. Nie przeszkadzać mu, rekuperacja ja to na zawsze zero. Mówię, że jazda w miarę ekonomiczna to polega na tym, żeby muskać ten samochód, ale najważniejsze, żeby utrzymywać stałą prędkość przelotową. Tak a nie tak, po prostu od świateł do świateł być pierwszy, i siedzieć komuś na zderzaku, tylko po prostu jak trzymasz tą stałą prędkość przelotową, no to tak naprawdę te wyniki naprawdę sensowne wychodzą. No, dobrze, że jesteś świadomym kierowcą, to i będą dobre wyniki. No, na pewno z boksem będzie większy wynik niż bez boksa. No i dzisiaj wieje strasznie. I wieje, tak, dzisiaj mamy straszny wiatr. Na autostradzie zauważyłem, że mówię, jadę do Michała na test i na złość jest wiatr. Ja mówię, na pewno będzie płakał, że jak to szumi ten boks, przecież to na tym się nie idzie jeździć. Ale powiem szczerze, że na ten moment to ogólnie nawet nie wiesz, że jestem pod wrażeniem, bo jest ciszej niż moje kij. U mnie niestety te opony, i to drugi raz mam Primasy trójki, one jak się zedrą, to są głośne. Okay. Taki jakiś jest ten i u mnie te opony słychać i teraz wsiadłem tu do Ciebie, Ty masz je jeszcze w lepszym stanie tak. Według mnie tutaj jest po prostu ciszej niż u mnie, pomimo, że mamy rowery i boks. Czy wiesz, rowery to w ogóle nie słychać, bo są z tyłu, nie? No największa bolączka to jest te wszystkie bagażniki na dach, nie? To jednak wtedy słychać te rowery. Ale ten jest rewelacyjny. Co to za bagażnik? Jakie to marki? Tiul. Ja, wiesz, te wszystkie asortymenty dodatkowe do samochodu, które na zewnątrz są, czy boksy, czy tiul, czy na rowery bagażniki, to według mnie to jest bezkonkurencyjna marka, która wypuszcza najlepsze produkty. Od lat stosuję te tiule i naprawdę w każdym samochodzie miałem inny bagażnik, co prawda. Każdy przetestowałem i każdy był świetny. No, to cenne uwagi, bo wiesz, w poprzednim samochodzie miałem w poprzednim samochodzie miałem bagażnik na 3 rowery na dach i złego słowa nie mogę powiedzieć, bo nie sprawiało mi problemów, żeby ładować te rowery na dach. Natomiast jak zrobiliśmy trasę 850 km do Gdańska i z powrotem, to nagle zaobserwowałem, że mam spalanie prawie 3 litry więcej na autostradzie. No to sporo. Nic, wiesz, jak masz 200 koni pod maską w dieslu, to nie czujesz tego, że masz na dachu rowery. W ogóle. To nie ma znaczenia. Natomiast na spalaniu była kolosalna różnica. A teraz jak rowery są na haku, no to praktycznie te spalanie w ogóle nie wpływa na to, że rowery masz z tyłu. Także to naprawdę super sprawa. No, potwierdzam. W ogóle jadę tak, jakbym jechał normalnym Niro, bez tych gadżetów. Tak. Z boksem to też jest taka sytuacja, że tak naprawdę jeżdżąc do 100-110 km, to praktycznie kierowca czy pasażerowie w ogóle nawet nie wiedzą, że boks jest na dachu. Boks słychać dopiero powyżej 110. Jak se lecisz 120-140 na autostradzie, wtedy rzeczywiście są te takie szumy z góry, które dochodzą. Natomiast to nie jest tak, że nie da się tym jeździć po prostu. Wiesz, jeszcze jak masz radio włączone, dzieci z tyłu ci coś tam brzęczolą, to w sumie w ogóle nie wiesz, że masz boks na dachu. No, bardzo fajny. Myślę, że to taki bardzo cenny, jak ja to miałem pomysł nazwać ten odcinek, wakacyjny test czy coś takiego. Tak. Aczkolwiek... Idą wakacje i myślę, że nie jeden tutaj z z widzów będzie się zastanawiał, co kupić, jak to... Dużo miałem takich zapytań w tamtym roku, jak zużycie, jak co tam... No i właśnie, jakie to są Twoje doświadczenia? Masz jakieś doświadczenie, ile wzrosło Ci zużycie, jak jedziesz z... Wiesz co, powiem Ci tak, ja nie jestem osobą, która gdzieś tam na kalkulatorze sobie zlicza te wszystkie spalanie, nie? I w sumie wsiadam, mając w Niro taki zasięg, to nigdy się za bardzo nie przejmuję. No tak, w Niro tak jest. Paradoks jest taki, że jak mam większy zasięg, to nawet przycisnę mocniej go gdzieś tam na tych drogach szybkiego ruchu i mam sukces w tym, żeby też szybciej na miejscu, nie? Wiesz co, obstawiam, że gdzieś tam na tych autostradach mogę mieć spalanie do 2 kW więcej, nie? Ja nie wiem, może się porównamy tak, na Wrocław, jak Ty jechałeś do Wrocławia, ile miałeś spalanie? Wiesz co, no ja tak specyficznie jechałem, bo w jedną stronę miałem konsultację całą drogę, więc jechałem za tirem i wiesz, i zużycie tam, nie wiem, nie pamiętam, 12, ale tak jak jadę tak szybciej, no to około 20, nie? No to ja miałem na Wrocław, jak lecę sobie, to mam 21, max 22 spalanie. Jakie prędkości mniej więcej trzymasz? Minimum 120. Minimum 120, tak, no to tak. Powiedziałbym, że jakiegoś wielkiego znaczenia. No nie ma. Minimum 120, chociaż i tak na tych polskich autostradach to jest dramat, bo lewy pas na polskich autostradach to jest 160-180, a prawy to jest jak trafisz. Tak. Także przeważnie jadąc na lewym pasie 120, to już patrzysz tylko w lusterku, kiedy masz zwolnić, czy zdążysz tego tira wyprzedzić. Czy Cię nie popchną z tym, nie? Tak, to... Nie, no jest dobrze, jest dobrze. Także według mnie spalanie naprawdę takie 120-130 cały czas, 21 do 22 to według mnie naprawdę jest ok, nie? A ja z boksem jeżdżę cały rok i w zimie i w lecie, bo no jest to super funkcjonalne po prostu mieć dodatkowe prawie 400 litrów bagażnika tak naprawdę, nie? No, wiesz, drugi bagażnik. Tak, wiesz, tu niektórzy na forach kombinują jak wyciąć steropian, kombinują jak kable zmieścić pod maską. Ja nie mam problemu, bo ja otwieram boksa i wrzucę kable do góry. I wiesz, mogę mieć bagażnik podczas całej podróży zawalony na maksa, podjeżdżam pod stację, gdzie mam 10 kW słupek i muszę mieć kable, otwieram boks i biorę. Nie ma problemu. Dokładnie. Nie no, super sprawa. Powiem Ci, że... A druga sprawa... Strasznie mi się podoba to Twoje auto, wejdę Ci w słowo, bo nie dość, że jest wersja XL, to jeszcze ma hak, bagażnik na rowery. To jest wszystko, czego mi w moim Niro brakuje. Brakuje mi haka i czasami brakuje mi bagażnika. Ty obydwa problemy rozwiązałeś. Tak, jesteś genialny. Jednym słowem. Wiesz, a z boksem to ja wszystkie samochody poprzednie miałem z boksem, bo wiesz, mają dwójkę dzieci, to jednak ten boks to jest naprawdę rewelacyjne, bo wszystko jesteś w stanie wsadzić do tego boksa. Naprawdę rewelacja jest. Raz pojechaliśmy z żoną do Ikei na zakupy. Może byśmy to kupili, może byśmy jakąś taką tutaj półeczkę kupili. Ja mówię, ty, ale gdzie my to zmieścimy? Mamy jeszcze dwójkę chłopaków z tyłu. Ja mówię, ty, chyba wejdzie. Ja mówię, gdzie? Do boksa. Otworzyłem boks, normalnie 150 paczka na 60 czy na 72 weszły do góry i elegancko wróciliśmy. Super sprawa, no naprawdę, rewelacja. Można takie dłuższe przedmioty przewozić bez składania siedzeń. Tak, no, tak to generalnie musisz złożyć siedzenie, no i już jak masz dwóch pasażerów z tyłu, no to robi się ciężko, bo jak 1/3 złożysz, no to czasem coś może nie wyjść. Tak. Ostatnio stary boks sprzedałem wędkarzowi, który właśnie mówił, że miał samochód z normalną tapicerką. Mówił, że żona co sezon wędkarski darła się na niego, bo wszystkie fotele podarte przez te haczyki. Kupił teraz samochód ze skórzaną tapicerką, powiedziała, żebyś mi ani się ważył, tej wędki do środka nie wsadzać. I kupił boksa. I mówisz, ten problem rozwiązany. Gumowce, wodery do boksa, wędka do boksa i można jechać. No pomału zaczynam chorować na boksa. Jest to jakiś pomysł. Jest. Wiesz, tak naprawdę to jak dla mnie jedyny rozsądny to jest ten, co ja mam u siebie, bo to jest ten Fuel Dynamic 800, bo jest najbardziej aerodynamiczny. Jednak przy tym elektryku gdzieś tam w głowie z tyłu, gdzieś tam Ci jeszcze świeci kwestia zużycia energii, nie? No tak, no im mniej zużyjesz, tym dalej zajedziesz, mniej ładowań, mniej kłopotu. Wiesz, poprzednio miałem inny boks, chyba Pacyfikę, Tuela, był wyższy. Raz, że mi się auto pod wiatę nie mieściło, także od razu wyeliminował kwestię jeżdżenia z boksem na co dzień, no bo jak podjechać pod słupek, który mam pod wiatą? A druga kwestia, no jednak wysoki był, no to jeśli poszukałem mniejszego i z tym mniejszym naprawdę super sprawa. Tak, mógłbyś nam tutaj rozjaśnić, jakie to są mniej więcej koszty takiego boksa? Wiesz co, tego Tuela 800 Dynamic chyba już nie jest dostępny w ogóle tak naprawdę, natomiast używki chodzą 2500. Coś takiego. Ja dam 2,5 za używkę, nie nowe, tylko używkę, bo nowy chyba pod 4 kosztuje. Oczywiście nie trzymajcie nas za słowo, bo w czasach inflacji to jak ktoś ogląda ten film miesiąc później, to już może być zupełnie inna sytuacja. No i wiesz, przy kwestii w ogóle myśleniu, żeby założyć boks na dachu, jedną z najważniejszych kwestii, które wiele osób pomija, to jest dobry montaż bagażnika, czyli belek. Przy zakupie samochodu trudno było negocjacje ceny, no bo to samochód kupowałem, była wersja demo, miała tam już, wiesz, obniżkę swoją. Ja mówię, jeszcze tutaj obniżmy, tam obniżmy. Siedziałem 3 razy, podejmowałem temat, żeby jeszcze zeszli z ceny. Nie, nie ma opcji z ceny. Ja mówię, dobra, z ceny nie zejdziecie, ale co dodacie do samochodu? I to już zaczęły być inne rozmowy. A może byśmy dodawali dywaniki? Ja mówię, no chyba pan żartuje, że pan dywaniki same doda do samochodu. Ja mówię, no, ja mówię, to przynajmniej belki oryginalne Kii mi dajcie. No to jeden telefon, drugi telefon, okej. I przeszło. I oryginalne belki z Kii wytargałem przy zakupie auta. No ale co? Zacząłem jeździć z tym boksem i wiesz, że świszczały trochę? O kurczę. Dokładnie. Po praktycznie 3 miesiącach puściłem na Olixa. Z wielką przyjemnością inny klient sobie to wziął i będzie jeździł. Natomiast ja przerzuciłem się też na Tuela wingbary. To są te typowe... Czyli co specjalistyczna firma, to specjalistyczna firma. Tak. Ale to naprawdę, to Tuel to jest wiele lat, współpracuje po prostu z kwestią tutaj aerodynamiki na samochodach i wychodzi im to. Także polecam naprawdę, ale te wingbary założyć sobie, bo nawet jak zdejmiecie boks i będziecie jechać samymi belkami, co jest najgłośniejsze paradoksalnie. O, czyli tak, lepiej jechać z boksem. Z boksem jest ciszej, a jak zdejmiesz i jedziesz samymi belkami, to jest głośniej. Natomiast, to ciekawostka. Tak, bo wiesz, tnie ci się powietrze, bo w tym momencie jak masz, wiesz, wszystkie belki masz schowane tak naprawdę w obudowie boksa, to całe powietrze ci przelatuje nad boksem. A jak jedziesz z samymi belkami, no to tnie ci się powietrze na tych belkach i coś tam ci dudni przy tam 110. No, to cenne uwagi. Dobra, czyli belki to jaki koszt mniej więcej jest, bo to drugie już kupiłeś sam, tak? Tak, wiesz co, koło 1000 też chyba trzeba, 1200 chyba, dobrze pamiętam, 1200 trzeba dać za Tuela nowego. Ale popatrz, no tak na to patrzę, niektórzy kupują wielkie auta, droższe o 50-100 tysięcy, a po prawdzie to... Ty z tym boksem to bijesz wszystkie elektryki, jakie są na rynku praktycznie. Pod kątem wielkości bagażnika. Pod kątem wielkości bagażnika, a czasami tylko dlatego kupujemy duże auto, bo chcemy mieć duży bagażnik. Tak. Także to tutaj koszt tam rzędu 3,5-4 tysiące nawet, to w Twoim przypadku to jest zaoszczędzone według mnie 50 tysięcy na tym, że nie kupiłeś jakiegoś na przykład eniaka, który ma duży bagażnik, nie? No bo ma większy. Tak. Tam byś miał zamiast 450-600 litrów, a tutaj masz 800, nie? No ale wiesz, w eniaku w normalnych warunkach nie będziesz miał spalania 13-12. No nie będziesz miał. A w Kii będziesz miał. No właśnie. Także to wszystko ma... No, bardzo to masz tak mądrze wymyślone, wiesz, podoba mi się to. W Kii zrobisz ten zasięg 420 nad kilometrów zrobisz, a w eniaku, no tak... Trzeba będzie trochę zwalniać na tej autostradzie do 90, żeby ten przelot zrobić. Grubo się zastanawiałem nad tym jakiem, wiesz, bo naprawdę gabarytowo to był, po prostu byłby strzał w dziesiątkę, no bo jak się przerzucasz z kombi Superba i największego w klasie swojej kombi i patrzysz w Niro, najbardziej mi się podobało w ogóle handlowca, który podjechałem Superbem pod salą sprzedaży. I pierwsze co, to otwierałem bagażnik w Kii, a pan mówi, co pan robi? Przecież pan Superbem podjechał, co pan chce porównywać? Tu nie ma bagażnika. Tak, no nie, powiem Ci, że do tej pory mi trochę brakuje tego bagażnika, naprawdę. Jednak, wiesz, na co dzień też sporo tych gratów muszę wozić w bagażniku i jednak zagracony mam cały bagażnik, także nawet jakbyś coś chciał gdzieś kupić dodatkowo, coś gabarytowego, nawet głupią paczkę wziąć z jakiegoś punktu odbioru, nie? No to wszystko do środka, nie? No bo już Ci ten bagażnik masz zajęty. Dobra, no to mamy załatwiony temat tego, co nad nami. To teraz przejdźmy do tego, co za nami. Ile taki hak, uchwyt na rowery, bo to też na pewno... Wiesz, no mnie osobiście bardzo interesuje. Tak, wiesz, z hakiem to trzeba dobrze kombinować, wiesz, bo tak. Pierwszy telefon to był taki, że podzwoniłem chyba 3 serwisy autoryzowane. No bo wiesz, auto jest nówka w leasingu, no to pasuje, żeby było zamontowany hak w autoryzowanym serwisie. Bardzo miło mnie zaskoczyła temat taki, że mi pan powiedział z Kii, że mogę przywieźć swój hak, a oni zamontują. I u nich montaż tam 600-700 zł od razu z przeglądem. To jest w cenie od razu z przeglądem. No ale wiesz, zacząłem szukać. Wpisuję sobie Kia E-Niro Hack. No ręce opadają. E-Niro Hack. I to jest problem E-Niro Hack. Czy Ty masz gwarancję, że jak wydasz te nawet 1200-1500 zł na hack, to czy on Ci podejdzie pod E-Niro? Właśnie. I wiesz, i zacząłem się zastanawiać, czy jest sens kombinować, żeby po prostu kupować, nie? I suma summarum skończyło się na tym, że się dogadałem z handlowcem też w Kii, tam gdzie samochód kupowałem. Tak się fajnie dogadałem, że zaczęliśmy dobrze negocjacje, bo strasznie naciskali na mnie, żebym sobie wziął Brinka, tylko nie wiem, czy dobrze wymówię tu nazwę, haka, albo żebym z e-haka wziął sobie hak. Tylko że cena gdzieś tam wychodziła 1100, 1300 za tą taką, wiesz, dedykowaną pod Kiję, natomiast to nie był oryginalny hak. No i gdzieś tam w głowie mówię, dobrze, no proszę mi przeliczyć oryginalny hak. No i zaczął kombinować, liczyć i wiesz co, wyszło tak, że 400 zł musiałem dopłacić do oryginalnego haka. No to w sumie masz. No to według mnie gra nie jest warta świeczki. No dokładnie. Wiesz, w sumie mnie kosztował hak 1700 zł, oryginalny Kia. Z montażem tu już. Nie. Sam hak, do tego dochodzi wiązka. O, dobra. No właśnie. Słucham dalej. Tak, wiązka i też miło ze strony handlowca powiedział tak, albo montujemy oryginalną wiązkę, która jest horrendalnie droga i według niego nie ma sensu montować oryginalnej wiązki, albo montujemy uniwersalną. No i oni mówią, że wszystkie samochody, które przejeżdżają na motorze haka, wszędzie montują uniwersalne wiązki. No i zdecydowałem się na oryginalny hak z uniwersalną wiązką. No i suma summarum z przeglądem wyszło mnie, jak dobrze pamiętam, 2600, 2700. Dobra, i mamy hak, a teraz jeszcze platforma na rowery. Tak, z platformą na rowery to jest taki, że trafiłem, zacząłem szukać początkiem wiosny, gdzie jest wielki popyt na te wszystkie rzeczy. Chciałem z góry, zakładałem, żeby kupić jak boksa, używka gdzieś tam na aukcjach internetowych. Nie było takiego, którego oczekiwałem, bo ja chciałem na 3 rowery z dostawką 4, a ten jest z możliwością do kupienia dostawki na 4 rower. To jest raz. I wiesz, chciałem też te złącze, te europejskie teraz, to te nowe są, bo teraz w tym haku, co mam zamontowane, to jest te wejście nowe, a nie stare. Tych starszych hak, tych platformach były te wejścia, że musiałbym przy jakieś adaptery stosować, co wydawało mi się bez sensu. 2500 dałem na aukcji internetowej, natomiast nowy kupiłem. 2,5. Czyli 2,5. Reasumując, jakieś piątka jedzie na dachu, znaczy piątka jedzie na haku, tak. 4 jedzie na dachu. Dokładnie, dokładnie. Tak to wygląda, no ale mamy auto funkcjonalnie bijące na głowę, w moich przynajmniej kryteriach, wszystko, no bo gdzie wsadzisz 3-4 rowery i 800 litrów bagażu. Tak, tak. Dobra, zmieniamy kadr szybko. Jesteśmy pod tunelem, tunel jeszcze nie otwarty. A tak to wygląda na zegarach. 19,9. To, że jako, że masz najeżdżone już 26 000, bo teraz właśnie nam przed chwilą przeskoczyło na 26 000, no to trochę doświadczenia masz. Powiedz mi, jakie ty miałeś, bo głównie jeździłeś zimą, no dopiero teraz pierwsze ciepłe dni to w zasadzie dzisiaj. Dokładnie. Tak. Jakie tutaj masz takie typowe dla ciebie zużycia? Przy twoim stylu jazdy, no oczywiście. Wiesz co, zimą to 17-18 to było takie standard, nie? 16 się nie pojawiało. Cały czas z boksem, tak? Cały czas z boksem, cały czas. 17-18. 19 to tak, wiesz, jak dowaliło mrozu, no bo raz było 23 stopnie mrozu, no to po zasięgu zauważyłem się, wiesz, codziennie ładuję samochód do 80%. Przy minus 20 chyba 3 przychodzę do auta, już nie było tych 330, 300, tylko było 250 do przejechania. No. Auto jest na zewnątrz garażowane. Cały czas, na zewnątrz mam wiatę, także jeden plus, to nie muszę śniegu ściągać z rana. Natomiast przelot powietrza jest, także sobie garażuję, można powiedzieć, pod chmurką. I lift przeciwko jemu. Lift, dwójeczka. Także coraz więcej elektryków. I ładujesz co, z mocą 11 kW, czy masz tam coś? Nie, wiesz co, ja mam Zenkara i mam ustawione 12 amperów, ci wychodzi gdzieś tam 7-9 kW. Wiesz co, sieci nie chcę obciążać, bo przez noc się i tak naładuje. Tak, przez noc zawsze mi się naładuje. Nawet jak przyjeżdżam z 2%, 3%, to mi się samochód i tak naładuje. A wiesz co, sieci nie chcę obciążać, bo tak mi elektryk powiedział, że jak już naprawdę potrzebujesz, to sobie nastaw na maksa i te 11 kW sobie bierz, ale jak nie masz takiej konieczności, no to nie będziesz obciążał sieci i sobie tam ładuj 8 kW, 7 i to będzie takie rozsądne. No zawsze, no nie przegrzewasz wszystkich izolacji wtyczek i tak dalej, no teoretycznie tam do 6 godzin można obciążać pełnym obciążeniem te gniazda siłowe, ale... Wiesz, ale jak mniej, to czemu by nie? Tak, no. Wiesz, a latem spalanie, no to tak 15, 16 to jest takie, wiesz, to jest normalna jazda, nie eko, załatwianie spraw, wiesz, jak dziennie robisz 150 km, gdzie wiesz, ja też mieszkam w terenach górzystych, nie? Co jest według mnie największą zaletą przy jeździe samochodem elektrycznym. Tak, największe zyski tak naprawdę tak w tym momencie sobie jedziemy na rekuperacji i wiele odzyskujemy tak naprawdę tej energii zjeżdżając. Wiesz, paradoks jest taki, że mieszkam na poziomie 400 chyba tam 60 metrów nad poziomem morza, a żeby dojechać do pracy muszę jechać przez 700 metrów prawie, nie? To ja na samym szczycie, z samego rana mam prawie 50 kW zużycia, ale jak zjadę na sam dół, to mam 8 kW. Czyli tak to się u Ciebie kształtuje. To tak. Jeszcze tak, żeby to porównać jakoś z tym Superbem, jakie było typowe zużycie dla Superba lato, zima? Wiesz co, 7-8, 6,5, 6,8 do 7 mi tak wychodziło. Wiesz co, dość fajnie ekonomiczny ten samochód był. Naprawdę bardzo miło go wspominam. Jakbym miał przesiąść się na spalinówkę, jakby mnie ktoś zmusił, prawda? Prawo. Jak mnie ktoś zmusił do spalinówki, to pewnie bym celował z powrotem z godzinę. Bo stosunek ceny do jakości, do miejsca, mocy i wszystkiego według mnie jest to najlepszy samochód. No, czyli tak myślę, że można by tak mniej więcej powiedzieć, że 2 razy więcej teraz zużywasz kilowatogodzin niż kiedyś zużywałeś litrów. Tak. 2 razy drzwi. Tak. Tylko zamiast tankować po 7 zł, to czy tam 8, czy ile, już nawet nie wiem ile jest, bo nie patrzę. No ja też to nie tankujesz, patrzę. Po ile teraz tankujesz właśnie? Jak tam masz to ogarnięte? Wiesz co, ja mam 9,8 kWp na dachu. Czyli w zasadzie tankujesz, zainwestowałeś raz, ale tankujesz za zero. Wiesz co, nie, właśnie tutaj wiesz... Braknie Ci? Braknie mi. I tu w prawo. Wiesz co, ja już robię za dużo kilometrów, wiesz, jak robisz dziennie 200 km, tak, ja przez 5 miesięcy zrobiłem 26 tysięcy kilometrów, jednak ilość tego przebiegu, który ja wykonuję, no nie wychodzi mi na zero, nie ma takiej opcji. Musisz coś dokupić. Tak, muszę dokupić, przez to po prostu mam taryfę G12W i ładuję tylko, sobie programuję, żeby się ładował samochód tylko w godzinach nocnych. Także summa summarum to i tak te, wiesz, ładowanie jest no, za grosze, no tam ile, 30 parę groszy wychodzi. No 30 parę groszy, dokładnie, czyli tak, zamiast 7 zł masz 30 parę groszy i zużywasz dwa razy tyle. Wiesz, tego paliwa. Wiesz, no zdarza mi się, że tam braknie mi zasięgów podczas roboty, no ale to są takie sytuacje, że po prostu wiesz, przychodzi mi rachunek tam z Greenwaya, czy tam z GoPlusa Auto, bo tylko na tych 2 sieciach tak naprawdę działam. To mi przychodzi rachunek 70, 100 zł. I to wiesz, no to nie są co miesiąc notorycznie, tylko po prostu co jakiś tam czas. Nigdy nie miałem większego rachunku z Greenwaya niż 130 zł, także... Mimo tego, że zrobiłem trasę z dziećmi, z żoną w okresie zimy, bo to było w lutym, zrobiliśmy trasę do Ustki. No to prawie 900 km. Dość duża wyprawa. I wiesz, że tankowałem raz w Gliwicach? Raz w Gliwicach. Jak Ty to zrobiłeś? No bo wiesz, przejadę całą A4, no jak ja wylecam tutaj spod Sącza, później na autostradę, to chcąc nie chcąc trzeba się naładować na autostradzie gdzieś w połowie Wrocławia. Zajeżdżam do Gliwic, w Gliwicach jest Greenway, no to także pozdrawiam serdecznie wszystkich grupowiczów, których gdzieś tam spotkałem, bo jest tak oblegana ta stacja ładowania, że ostatnia kolejka była. 2 samochody się ładowały, jeden z przymusu na Type 2, a jeszcze podjechały w międzyczasie 3 elektryki. No, Gliwice oblegane. Tak. I wiesz, w Gliwicach się naładowałem, pojechałem do Wrocławia. W Wrocławiu miałem przyjemność się przenocować u brata. We Wrocławiu jest darmowa ładowarka pod Auchan. I to 50. No to dobrze. No to wiesz, tak naprawdę żona z rana o 6 wstała, zrobiła kawę, ja mówię, wrócę za 40 minut, co robisz? Ja mówię, jadę natankować. No. Wróciłem po tankowaniu i wiesz, jazda dalej. W Poznaniu są 2 Lidle darmowe. No to z Wrocławia do Poznania to z palcem w nosie przejedziesz. No, jedziesz dalej w stronę morza, masz w miastku, stoi co prawda słupek, ale darmowy. No i to latujesz do Ustki bez problemu za 70 zł na Greenway. Da się zrobić, ale znowu zmieniam kadr, bo jest fajny widok. A przed nami tam już majaczą zaśnieżone Tatry. 24 stopnie, z 26 się zrobiło, no bo zbliżamy się do strefy zimy. Tutaj w Tatrach nadal śnieg. No jakby to było na Zakopane też, jakby nie było korka. Tutaj jakaś grubsza akcja. Coś się tu porobiło. Będziemy hamować. Jakiś wypadek czy co? No i ktoś tu chyba ewidentnie przesadził. I czemu znów jest BMW? Bo tutaj skasowana totalnie BMK. A pobijała się. Jeszcze tam drugie auto jakieś poobijane. Tak. No i po co było się tak śpieszyć? No i dojeżdżamy do naszego najwyższego punktu pośredniego trasy. Jak to niektórzy mówią, szczytujemy. Nawet tu zaraz sprawdzimy wysokość, bo widzę, masz nowego softa, czyli będzie jej wysokość. Tak. I zużycie po 67 km to 20,1. Jakie plany wycieczkowe, bo jako że to wakacje już tuż, to gdzie wybierasz się, gdzie planujesz pojechać swoim nowym elektrykiem? Nowym elektrykiem. Wiesz co, no w planach jest Szwajcaria, żeby pojechać do Zurichu. Wszystkie te trasy najpiękniejsze tak naprawdę, gdzie wszyscy testerzy motoryzacyjni jadą specjalnie, żeby pętle nakręcić. To taką mam przyjemność, żeby po prostu te Nürderschlase chyba, czy nie wiem jak tam się dokładnie to nazywa, przejechać. Także plany są, jest się to w stanie też zrobić na minimalnych kosztach, bo tak naprawdę Słowacja oferuje tam Lidle darmowe, Czechy Lidle darmowe, w Austrii też te większe markety też mają możliwość darmowych ładowarek. Wiesz, jeżdżąc z Niro, to ty nie potrzebujesz szybszej ładowarki niż 50. Bądź fajnie, szczerze, fajnie jak jest większa, ale 50-ką też dasz radę. Wiesz, dokładnie. Jakbyś nie podjechał i jak ta bateria nie byłaby w kondycyjnie, czy jest dobrze nazgrzana, czy nie, to te 50 jesteś bardzo w stanie szybko osiągnąć, tak, nie? Tak. Bo... Czyli ładujesz się z pełną mocą ładowarki tak naprawdę, nie? A tutaj wiesz, czy setka, czy 150 przy Eniro, no to wiesz, fajnie, natomiast czy jest taki sens? Znaczy powiem Ci, kiedy jest sens, tak z mojego tu doświadczenia, bo troszkę tych tras też narobiłem. Sens jest, jak jedziesz do hubu ładowania, gdzie masz, wiesz, 100% gwarancji, że tam się naładujesz. A, no tak. I możesz, i Ci to jeszcze się wyjdzie tak, że na przykład przyjedziesz na, wiesz, kilka procent i wtedy jak ładujesz się od bardzo, wiesz, niskiego poziomu pułapu naładowania, to faktycznie wtedy jest różnica, czy to jest ładowarka setka, która tam puści w przypadku Niro 200 amperów, bo tak, tyle Niro jest, czy to jest 125 amperów, wtedy jest różnica. Natomiast jak tak na co dzień jeżdżę i tam doładowuję się po prostu, jak tam wszyscy chcą przystanku, to ja podpinam się, to faktycznie to jest tak, mówi, że nie ma znaczenia. Także to, to jest jeden taki przypadek, kiedy to może mieć znaczenie. Ale i tak, jeśli tak jak tutaj widzę, dwa foteliki, to te dwa foteliki, w zasadzie pasażerowie tych fotelików potrzebują więcej przystanków zazwyczaj niż auto, żeby się naładować. Takie jest moje doświadczenie. Wiesz co, ja mam inne doświadczenie, bo tak, ja miałem tendencję taką, że zawsze lubiłem, wiesz, w nocy albo nad ranem ich spakować i rura, i wiesz, i całą trasę zrobić, żeby mi po prostu nie marudziły dzieciaki, nie? Natomiast wiesz, jak dzieciaki wyrosły, są trochę starsze, to im się nie chce spać. One oglądają świat, pytają coś tam, zadają pytania. I wtedy te przystanki w tym elektryku, które musisz wykonać, tak jadąc w trasie po autostradach, to tak przy Eniro to tak skalkulowałem między 250 a 280 km musisz zrobić przystanek. To i tak to jest 3 godziny jazdy. To po tych 3 godzinach jazdy, to wiesz, ten przystanek niech będzie 30 minut, nie? Bo ty w sumie potrzebowałbyś nieraz te 45 minut, ale nawet te 30 minut to jest skazane i wiesz, wypuścić tych chłopaków, żeby tam pobiegali wokół auta, czy nawet coś zjeść, coś wypić, to naprawdę przy tej trasie nawet do tej Ustki zauważyliśmy, że to nie jest problem. A najlepszy tak naprawdę plus zakupu elektryka ja poczułem po sobie. Bo wiesz, jak ja tam nieraz potrafiłem dziennie 300, 400 zrobić, ja przyjeżdżałem do domu, oczy jak 5 zł, kładę się do łóżka, oczy dalej jak 5 zł i po godzinie dopiero zasypiałeś, a przy elektryku, ja nie wiem, czy to jest kwestia kultury innej jazdy, czy to jest po prostu rzeczywiście ten fakt, że jedziesz, braknie Ci, pasuje się gdzieś tam chociaż na te 10-15 minut, ale te 10-15 minut jest kluczowe, bo Ty staniesz, oczy inaczej, wiesz, na coś innego spojrzą i wiesz, jest reset tego ciśnienia będąc kierowcą, naprawdę. I w sumie paradoksalnie auto, nie wiem czy to ze mną się zgodzisz, ale mnie auto elektryczne nauczyło, żeby bardziej dbać o własne potrzeby. Tak, czyli żeby tak zjeść, skorzystać z toalety, chwilę się jakoś tak przewietrzyć, nie? Bo tak to jak miałeś spalinówkę, to jeszcze pojadę, jeszcze docisnę. Tak. Ale wiesz co, ja zauważyłem po sobie, że przyjeżdżam mniej zmęczony po trasie. Naprawdę i to odczuwam i to naprawdę jest duża różnica. Odczuwam tę różnicę i to tak mówię, to może nie jest kwestia, bo okej, w spalinówce wsiądziesz na tę autostradę, tempomat 150 czy tam 140 czy 160 w zależności kto jak tam ma kulturę jazdy i jedziesz, nie, na maksa. Natomiast tu tym elektrykiem to wiesz, też jesteś w stanie takie prędkości osiągnąć, natomiast to już wtedy nie jest kwestią ekonomiczną, bo te zasięgi Ci spadają, także wiesz, według mnie to elektrykiem to tak 120-130 autostradą to jest maks, bo wtedy ten zużycie jest takie sensowne, to nie jest po prostu takie nie wiadomo jakie, tylko jest sensowne. Ale jednak te, wiesz, w moim przypadku, jak ja robię te kilometry w ciągu pracy, Ja nieraz potrzebuję 10 minut się naładować, bo przeliczam sobie, ile mam zużycia, ile mam jeszcze zasięgu mniej więcej do domu, zdążę, czy dam radę dojechać, czy nie dam rady dojechać. I to są takie, wiesz, zastanawianie się, lepiej te 10 minut doładować się wiesz, mieć święty spokój. Wiesz. No, raz miałem sytuację w zimie taką, że dojechałem na 1%. Ale powiedz mi, że stres... Żół wszystko było, już wszystko się wyłączyło. Ojeju, ale to był taki stres. Kurczę, no już szyby mi zaczęły parować, no bo się wyłączyła w ogóle wentylacja. Ręką przecierałem szybę, żeby w ogóle coś widzieć. Patrzę 2%, a wiesz, ja mieszkam na 460 metrach. No tak. A byłem gdzieś tam 200 coś, tam musiałem 200 metrów do góry jeszcze autem podrzucić. No. Boże, jaki stres był. Już widziałem dom, widziałem 1%. Dobra, już wezmę, zaholuję, ale już widzę dom. Ale dojechałem, no. Wiesz, najbardziej takie troszeczkę niepokojące jest to, że jedziesz, no stop, ten zasięg ci jest pokazywany. A gdzieś tam poniżej tych 5%, czy tam 4, czy 3, już nie pamiętam. Nagle przestaje zasięg być pokazywany. I co? I co ty na to? Przygody były. Ale to przygody muszą być, poznasz granicę i potem się już przestajesz w ogóle tym stresować, nie? Wiesz co, no, najgorsze to są 2 tygodnie po odebraniu samochodu. 2 pierwsze tygodnie to są takie, że liczysz, kombinujesz, patrzysz w Plug Share'a, patrzysz coś tam, tego, jak to zrobić, co tu zrobić, jak to objechać. A teraz wsiadasz i jedziesz. No, w ogóle tak. Nawet nie patrzysz, gdzie są ładowarki, po prostu wsiadasz i jedziesz. Wiesz, trochę inaczej jest, jak ja mam taką pracę, że wiesz, nagle telefon trzeba jechać tu, nagle telefon trzeba jechać tam. I wiesz, nie masz czegoś takiego, jak ludzie sobie planują trasę. Wstajesz z rana, dzisiaj muszę dojechać do Zakopanego, mam 115 km, czy dojadę? A tu wiesz, wsiadasz do auta, jedziesz do roboty, masz nagle 40 w jedną stronę, nagle 100 w drugą stronę, nagle 150 w trzecią stronę, nagle pasuje się naładować. Natomiast wiesz, dostępność tych ładowarek jest spora według mnie, no naprawdę nie ma problemu z tym. Wiesz, ja się najbardziej kręcę w okolicach tam Tarnowa, Sącza, to naprawdę tych ładowarek jest wystarczająco dużo. Tylko podstawą tu jest elektryk z dużym zasięgiem i paradoksalnie tak. Jakbyś kupił auto 2 razy droższe, to mógłbyś mieć z nim więcej problemu niż z Kiją Niro, bo jakbyś kupił przykładowo e-trona, no to taki przykład, no e-tronem jest ciężko dojechać, Audi za 300 000 czy 400 000 ciężko dojechać z Krakowa do Warszawy, gdzie dla e-Niro to jest bułka z masłem, nie? No, ale ja powiem Ci tak szczerze, jaki ma największy plus Kia e-Niro, że jest szaraczkiem takim wśród gdzieś tam tych samochodów. Tak, to jest według mnie najlepsza zaleta tego elektryka, że on się w ogóle nie rzuca w oczy. Jakby w ogóle tych zielonych blach nie było, to w ogóle nigdy nie zwrócił na Ciebie uwagi. No. I to jest po prostu coś niesamowitego, że w tym momencie to jest taki największy plus, jak dla mnie, że jedziesz i wiesz, nie ma tak, jakim samochodem podjechałeś? Tego, nie? Bo Polska jest taka z natury, że jest strasznie wścibska, nie? Podjechałbyś EV6 chociażby, nie? No to tak robię. Powodzi się Panu. No, także są takie troszeczkę dysonanse do tego wszystkiego. No, także to jest duży plus tej Kia Niro, że jest takim szaraczkiem. Dla jednych plus, dla drugich minus. No, dla mnie też plus, więc ja to jak najbardziej Cię rozumiem. Ale jak ja to mówię, każdy musi pod siebie. Nie, no wiesz, no tak naprawdę dobrać. Sam zakup samochodu to trzeba, tyle jest, wiesz, różnych... Wiesz, trzeba tak rozważyć kwestię tych przy zakupie samochodu, co jest za, co jest przeciw, że to nie jest taka prosta sprawa, nie? Zdecydowanie. No, ktoś mi zadaje pytanie w komentarzach, czy takie auto kupić, czy takie. No to jest pytanie, może okej, natomiast na niego nie ma odpowiedzi, bo no, to tylko ktoś, kto zadaje to pytanie, to wie, co on potrzebuje. Duży bagażnik, duży zasięg, nie wiem, wygodne fotele. Ma mniej wzrostu, więcej wzrostu, w takim aucie go tam będzie coś przeszkadzało, no to jest miliony rzeczy, których da się tylko, no tak powiem, empirycznie sprawdzić. Tak, wiesz, przy każdym zakupie to trzeba po prostu sprawdzić, jakie są tak naprawdę minusy tego wszystkiego i tak musisz jakoś tą szalę gdzieś wyrównać, nie? Coś kosztem czegoś tak naprawdę, wiesz, wszystkiego nie będziesz miał, nie? Nie ma się takiej opcji, żeby wszystko dostać. Ale jesteśmy w Nowym Targu, przy McDonaldzie, zmienimy kadr, bo jest przepięknie. Takie rondo, które się robi po angielsku, czyli z lewej strony. Kiedyś będzie normalnie, ale ten widok przed nami, te Tatry, resztki śniegu, zachodzące słońce. Teraz nam trochę bus zepsuł widok. Rewelacja. I pomału będziemy wjeżdżać do Szaflar i powiem szczerze, że tak pięknego widoku dawno nie widziałem. przy takich upałach. No. Przy refrakcji to ja byłem w szoku, że nic nie będzie dzisiaj widać. Super jest. 23 stopnie w tym momencie. Jesteśmy koło karczmy Zadymy. Jak ktoś był tutaj na obiedzie, to niech da znać, bo podobno niezłe jedzenie, ale nie byłem, więc się nie wypowiem. Wypowiem się, jak spróbuję, i takie mam tutaj podejście do sprawy. Jak ktoś czegoś spróbował, to żeby się wypowiadał. Jak nie próbował, to może niekoniecznie. No i tak opowiadasz, że mieszkasz w górach, auta miałeś do tej pory 4x4, no i jak sobie dajesz radę z Niro? No bo chyba doszliśmy do tego samego wniosku, ale poopowiadaj. Tak. Wniosek był, summa summarum dojdziemy do tego samego konsensusu. Natomiast generalnie jest tak, najważniejsze to jest opona. Dobra opona zimowa. Ja nie rozumiem... Na czym jeździsz? Ja preferuję we wszystkich samochodach do tej pory i nigdy się nie zawiodłem. To jest Nokian WRD4. I to jest według mnie... Polecamy. Znaczy, tylko wiesz, w wybiorze do opony zimowej to jest taka kwestia, gdzie kto mieszka, jak kto jeździ i co potrzebuje od tej opony, bo to jest taka tendencja. I ja na forum, jaką kupić oponę zimową do samochodu, i wszyscy ci lecą od Michelin, Fuldów i ty Pirelli, tylko nikt nie zada pytanie, jaką masz charakterystykę jazdy, czy lubisz cisnąć bardziej, czy jeździsz jak dziadek, jeździsz na spokojnie, nie ubliżając tutaj dziadkom. Dwa, czy po prostu mieszkasz w terenach górzystych, czy mieszkasz w mieście, no bo okej, no jak ktoś mieszka w Warszawie, to może mu rzeczywiście opona wielosezonowa rozwiązuje problem wszelaki. Natomiast no tak, wiesz, jak ja mieszkam w terenach górzystych, to ja nie wyobrażam sobie okresu zimowego bez prawdziwej opony zimowej. To jest w ogóle, nie ma takiej możliwości. No i ta opona Nokian WRD4 robi robotę tak naprawdę i jest super. No i oprócz tego też łańcuchy, nie? To bez łańcuchów w terenach górzystych to szkoda gdzieś tam myśleć. Natomiast co, no jak widzisz zaspę, widzisz, że rzeczywiście jest problem, już coś tam asystenty wszystkie kombinują, no to jedna zasada jest tak, wyłączasz kontrolę trakcji totalnie i mając do dyspozycji taki moment obrotowy, jak ma Kia Niro, no to czyszczą się opony i tak naprawdę nigdy nie miałem problemu, żeby nie wjechać. Także... Dokładnie mam tak samo, jak do mojego garażu wjeżdżam, jak nie uda mi się za pierwszym razem wjechać, cofam, wyłączam trakcję i wjeżdżam. I to uważam, że jest akurat duży minus Kii Niro. Znaczy minus, nie minus, jak się wie, no to sobie tak z tym radzisz. Natomiast na początku byłem zniesmaczony, bo stary Liv na starych oponach wjechał, a Kia Niro nam nie wjechała do garażu. Dopóki nie wpadłem na pomysł, że spróbuję bez trakcji. No i nagle się okazuje, że bez trakcji wszystko działa cudownie, auto super się spindra, więc ewidentnie tu jest jakiś błąd w sofcie. Nawet mam wrażenie, że go odkryłem. No chodzi o to, że przy bardzo małych prędkościach w stylu 1-2 na godzinę, jak przyblokuję któreś koło, to ono nie odpuszcza i ono cały czas już potem hamuje i tylko jedno jest napędzane, a drugie jest hamowane. Jakiś taki dziwny efekt się robi. Przy otwartych oknach jakoś kiedyś jechałem, czy z kimś rozmawiałem i usłyszałem, że cały czas mi tam tarcza robota z jednej strony, a drugie koło próbuje się kręcić. Tak, ale to masz rację, bo rzeczywiście jak ta kontrola trakcji zacznie już ingerować w kwestię jazdy, to strasznie wyhamuje auto, tak na prostu na maksa. Tak, to nie jest tak że delikatnie coś tam ci pomaga, stara ci się pomagać. Nie, ona nie pomaga. Ona ci hamuje auto na maksa. Tak, i chcesz podjechać pod górę, ona ci hamuje auto. Natomiast dzieje się to przy bardzo małych prędkościach. Jak przy większych prędkościach, jak normalnie jedziesz taką drogą zaśnieżoną 50 na godzinę, jest. Wszystko jest na tip-top. Tak, jest okej. Także jest tu jakiś ewidentny błąd przy bardzo małej prędkości. On coś źle robi, no tak jest jak jest, więc tutaj pro tip dla użytkowników Kia Niro: nie możesz podjechać, wyłącz trakcję. Oczywiście mówimy o takich tutaj warunkach, gdzie jedziesz bardzo powolutku, jakiś podjazd i tak dalej, bo na co dzień oczywiście jeździmy z trakcją. Ale zmieniamy kad, bo minęliśmy Poronin. No i mamy teraz tutaj na 11:00 Giewoncik i takie pięknie zaśnieżone Czerwone Wierchy, chyba tak dobrze mówię? Tak. Rewelacja. 22 stopnie na zewnątrz, a tu można by jeszcze na jakichś skiturkach tam górą pogonić. No... Jest super. I my tutaj będziemy w lewo skręcać na Ustupie. Mijamy korki w Zakopanem. Przed ładowarką Orlena. Jedzie przed nami nowy Sportycz, tak troszkę a la EV6 bym powiedział. A my tutaj w lewo na parking. Tam białe litery na niebieskim tle przez chodnik musimy przejechać. To w lewo. I tym sposobem będziemy za chwilkę pod Centrum Edukacji Przyrodniczej. A już Wam powiem, że mamy przejechane 99,8 km i zużycie 17,8. Rewelacja. Godzinę 37, także całkiem dynamiczna jazda. A my pakujemy się pod ładowarkę. A tak to wygląda na zegarach przed nami. A jesteśmy na 907 metrów nad poziom morza. A w akumulatorze nam pozostało jeszcze 30%. I coś, co mi się podoba w Kii rewelacyjnie, to jest wszystko szybciutko. Potrzebuję sprawdzić to tylko EV i już mam. Potrzebuję tu na klimatyzację i już mam. Tak powinno być według mnie w każdym aucie. Niestety tak. Tego typu rozwiązania odchodzą do lamusa. A szkoda. No i troszeczkę nam się rowerki przybrudziły i bagażnik, ale źle nie ma. Powiedziałbym, że całkiem jest w porządku. Piotrek już tam idzie podłączyć auto. Dzisiaj będziemy się ładować na AC. Podpinaj. A ja tutaj idę ze swoją kartą, którą mam w telefonie. Tak, a ja mam taką sugestię do wszystkich użytkowników. Weźcie te kable, ogarnijcie zawsze. A tak, nie plątajcie kabli. Nie plątajcie kabli, bo to jest masakra, jak to potrafi być poplątane. Jak skomplikowane jest ładowanie. Jak rozplątywanie węża. Dzisiaj taka akcja. Kabel jest długi, wygodny. Co nam tu pokazał? A przyłóż kartę do czytnika. Więc przykładam. No i chyba poszło. Stycznik ruszył. Jak kliknie stycznik, to znaczy, że jest dobrze. Zobaczymy jeszcze jaka moc. Tu po chwili się teraz pokazuje moc. Prawie 11 kW. Zobaczymy jeszcze jak to wygląda w aucie. Auto nie kłamie, dokładnie to samo co na stacji, 10,8 kW i z 30% do 80% będziemy się ładować 3 godziny 30 minut. Oczywiście tyle się nie będziemy ładować, ile nam zejdzie, tyle naładujemy. No i rowerki rozpakowane, tu jeden, tu drugi, a my idziemy pojeździć. I jesteśmy w Kościelisku, pniemy się na Gubałówkę, a tutaj taka ciekawostka, komuś przez ogródek nad podjazdem przechodzi wyciąg narciarski. A my lecimy dalej. No i prawie jesteśmy. Troszkęśmy się zgubili, ale wyspiędraliśmy się na Gubałówkę. Za to jakie widoczki. Miałbyś tej satysfakcji. Tak. No i podjechane. Natomiast przydałby się rower z centralnym napędem, bo na takich stromych podjazdach brakuje przełożeń i tylny napęd się nie sprawdza. Ale widoki rekompensują trudy. A tak prezentuje się Gubałówka poza sezonem. Puściutko. W sezonie to jest ciężko przejść, a teraz śmigamy sobie na lajciku. W resztkach zachodzącego słońca. To jest ścieżka zdrowia. Kto się tu wyrobi? Ło. Kurde, brakuje mi ręki jednej, ale się udało. Dobra. Jesteśmy uratowani. Warto było dzisiaj wziąć rowery. Dobrze, że Piotrek ma platformę i hak. Nasze Meniro też dałoby się to zrobić, ale wkładanie tych rowerów do środka czasem bywa problematyczne. Tutaj można pojeździć na saneczkach, na zjeżdżalni grawitacyjnej. Jest też wyciąg orszykowy. No i oczywiście tutaj w tym budynku żółtym stoi kolejka na Gubałówkę, ale my dzisiaj rowerkami. Na 12:00 śpiący rycerz, a my wracamy z Gubałówki do Centrum Edukacji Przyrodniczej. A tu taka łąka i ścieżka przez łąkę. Wydaje się, że można by dojść na Giewont, ale chyba nie jest to aż tak proste. I startujemy w drogę powrotną z 74%. Po pierwszych kilometrach jazdy w dół, zużycie oczywiście 0,0. No i jesteśmy, dojechaliśmy 57% w baterii, a zużycie to 12 kWh, godzinę 25 czas jazdy, także rewelacyjny. A my co? A my na koniec bardzo dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. Cześć. Cześć.